wraz z tym, co na nim było. W siódmym dniu dopełnił Bóg dzieła, nad którym pracował. Siódmego dnia przestał pracować po całym dziele, które uczynił. I pobłogosławił Bóg ten siódmy dzień i ustanowił go święty, bo tego dnia przestał pracować po tym, jak dokonał dzieła stworzenia. Takie są dzieje stworzenia nieba i ziemi. Witajcie, kochani. Nie wiem jak wy, ale ja jestem już serdecznie zmęczona. Czas na odpoczynek. O tym mówi dzisiaj Słowo Boże, że Pan Bóg stworzył cały świat, człowieka i po tym dziele odpoczął. Jak myślicie, dlaczego? Czy dlatego, że był bardzo zmęczony? Nie. Dlatego, żeby nam pokazać, że to jest bardzo ważne, żeby odpoczywać. Żeby siadać wygodnie. I jak myślicie, żeby nic nie robić? Czy o to chodzi w odpoczynku? Myślę, że nie. Myślę, że kiedy Pan Bóg odpoczął, w Piśmie Świętym jest napisane, że pobłogosławił wszystko, co stworzył. Czyli zobaczcie, że najpierw spojrzał na to dzieło. Popatrzył na niebo, na ziemię, na te wszystkie rzeczy, które po kolei stworzył, tak jak to razem przeszliśmy. Rośliny, zwierzęta przeróżne, Gwiazdy, mam nadzieję, że pamiętacie. Te wszystkie planety, które są, które oczywiście Pan Bóg zamierzył, żeby tak właśnie to wszystko wyglądało. I na końcu stworzył człowieka. Jak myślicie, jak to było? Myślę, że spojrzał na nas i powiedział: udał mi się ten człowiek. Nie wiem, czy tak czasami macie, ja tak mam, że kiedy coś mi się uda i spojrzę na to i powiem: no, naprawdę super mi to poszło. I myślę sobie, że właśnie siódmy dzień, dzień odpoczynku, to jest właśnie taki dzień, kiedy Pan Bóg zachwyca się swoim stworzeniem i kiedy my też, odpoczywając, to właśnie nie, że siedzimy na kanapie i patrzymy w sufit, zachwycamy się tym, co jest najpiękniejsze, tym, co stworzył Pan Bóg. Tym wszystkim po kolei. To może być przyroda, to może być drugi człowiek, to mogę być ja sam. Bo przecież ja jestem wspaniały i cudowny. Ja na przykład dzisiaj patrzę na wasze zdjęcie z tamtego roku i zachwycam się, że wy wszyscy jesteście takim pięknym dziełem Pana Boga. Zachęcam was do tego, żeby dzisiaj razem z nami świętować, czyli odpoczywać. Czyli zachwycać się tym, że wokół nas jest wiele piękna, że mamy wokół siebie wspaniałych ludzi, który Pan Bóg stworzył tak jak i nas, że wreszcie mamy siebie samego, jako piękne stworzenie Pana Boga. Zapraszam was dzisiaj do takiej właśnie przygody, do tego, żeby zobaczyć, co jest pięknego wokół nas, co jest pięknego w nas. Bo wszystko, co stworzył Pan Bóg, było bardzo dobre.